Mamy nabrane oczka w takiej ilości, jaka jest nam potrzebna, czyli w połowie wszystkich oczek, jakie będą potrzebne do zrobienia skarpetki w części związanej ze śródstopiem. Przypominam, że nasza nitka została tutaj okręcona dookoła siebie, żeby nic nam się nie rozlazło przy robieniu. I teraz uwaga, przekręcamy sobie druty już do robienia. Czyli układamy sobie je w ten sposób i pilnujemy, żeby na wierzchu była ta strona, na której widać oczka, które się bezpośrednio stykają. Natomiast pod spodem mamy tą stronę, gdzie widać łańcuszek wyglądający jak lewe oczka. Czyli łańcuszek pod spód. Nitki przekręcone trzymamy dosyć mocno, ale szukamy sobie nitki wychodzącej z kłębka, czyli tej. Trzymamy sobie już ją jak do robienia, a nitkę tą zostawiamy sobie i przytrzymujemy sobie kciukiem. I teraz uwaga, wyciągamy dolny drut. Wyciągamy go na tyle, żeby można było spokojnie robić. I trzymając naciągniętą tą nitkę i trzymając nitkę z tą końcóweczkę dosyć mocno przy drucie, zaczynamy robić prawe oczka. Mamy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte i dziesiąte. Jest. Przekręcamy robótkę. Żyłkę wyciągamy sobie tak, żeby górny drut zaczął nam wchodzić już w oczka. Najlepiej dzieje się to wtedy, kiedy dolny drut już sobie wyciągniemy. Górny wkładamy w oczka delikatnie. To na końcu będzie to trudne, ponieważ te oczka są bardzo ścisłe. O! I teraz uwaga, bardzo ważne miejsce. Zawsze, kiedy zmieniamy drut, na którym robimy, bardzo pilnujemy, żeby te dwa oczka były naprawdę blisko siebie, czyli żeby nitka była ściągnięta. Czyli przerabiam prawe oczko i dość mocno dociągam i robię do końca prawe oczka. Ostatnie oczko, kiedy je robimy, przytrzymujemy końcówkę nitki. Gdyby się okazało, że właśnie z tej nitki to oczko jest zrobione, żeby nam nie wyszło zbyt duże, dociągamy sobie tą niteczkę i tym sposobem pierwsze okrążenie mamy zrobione. I wygląda to tak, jakbyśmy miały dzianinę z samych prawych oczek, z oczkami na górze i na dole, na żyłce.